Halo, słuchajcie. Opening 60 łezek sobie zrobimy. Oj, tak, tak. Mianowicie mam tak. W sumie te dwie sobie dokupiłem, żeby było równo 60. No i mamy 79 oraz 88, nie? Ale drop pewno będzie taki sam. Może koszt otworzenia będzie droższy. Zobaczymy, co wyleci z 60 łezek. Więc zaczynamy. Postać deriońska, żeby tutaj dokończyć. Wszystkie ogólnie rzeczy, jakie tu wcześniej miałem, to sobie tutaj schowałem do IS-u, żeby one się nie połączyły ze sobą. Więc jeżeli cokolwiek wyleci, no to będzie to od razu widoczne w plecaku. Więc no, może pójdziemy zamiast w Markut, może sobie do Sodę i zaczniemy opening tego wszystkiego. I co w sumie, no trzeba będzie to jeszcze przyspieszyć, no bo co będziemy patrzeć, jak te łezki drapią, więc będzie jakieś, nie wiem, przyspieszenie razy ileś tam. No i zaczynamy. Myślę, że może pierw od tych dwóch, żeby jakoś to przeszło. Tutaj polecimy sobie normalnie, no bo to jest chwila klikania i tyle. Tylko jeszcze pozamykamy te torby, żeby nie przeszkadzały. Aby drop był bardziej to widoczny. Niestety z tych dwóch łezek nie ma nic kompletnie interesującego. Więc zaczynamy dalej. 34,79. Ok, więc teraz 88. No i teraz wam tutaj posegreguję jeszcze ten drop, żeby to jakkolwiek dobrze wyglądało, żeby te najciekawsze rzeczy sobie przenieść do jednego plecaka, więc zaczynamy. Mamy 50 tynek, 15 niewidek, 8 razy po 100 punktów, kryształ Rumaparka też jest istotny, 2 mamy tylko, 13 speedówek. To jest jako takie, że to jest droga rzecz, więc niech będzie, że eliksiry zbroi też są. To jest takie do wywalenia. A czy coś jeszcze z tego mamy tutaj ciekawego? Roślinka to nie. Boski duch to jako, że to się przyda, no to jest coś, co może być. Eliksir wątpienia też to jest taki, co jest spoko, żeby był. To już jest nic. Tutaj nie ma. No i ewentualnie taki dopalacz, może coś jest warty, tak jak i to. I wydaje mi się, że to jest cały drop. Miałem 60 łezek. Z 30 łezek zrobiłem 50 tynek. Można by to powiedzieć, że średnio co łezkę wydrapiła mi tynka. No i do tego jeszcze punkty bonusowe, co są warte średnio mniej więcej tyle co tynka, więc no można powiedzieć, że jedna łezka równa się jedna tynka. I które są łezki lepsze? O dziwo, najwięcej mi poleciało tynek z 79, ale wydaje mi się, że po prostu takiego miałem farta, niż dlatego, że są lepsze. I cóż, w sumie to tyle w takim openingu. Do następnego, cześć!